Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym projekcie z serii Zagrajmy W. Będzie to gra Dreamful The Longest Journey. Jestem fanem nie tylko gier akcji, ale również fanem gier przygodowych i chciałem właśnie nagrać tą grę. Jest to kontynuacja gry Najdłuższa Podróż, która została wydana w 2000 roku, ale tak naprawdę można grać w tą dwójkę, że tak powiem, bez znajomości części pierwszej. Naprawdę jest to moja ulubiona chyba przygodówka pod względem fabuły, bo oczywiście jest tu parę rozwiązań, które mi się nie podobają tak naprawdę. Elementy zręcznościowe. Jest też tu zbyt mało zagadek, moim zdaniem, ale fabuła jest po prostu mistrzowska. Także jeżeli ten projekt Wam się spodoba, spróbuję też nagrać część pierwszą tej gry. A więc zacznijmy może. Nowa gra. Okej. Zapraszam. Stoję na rozdrożu pomiędzy jawą a snem. Jedna droga prowadzi z powrotem do świata, który za sobą pozostawiłem. Druga prowadzi do miejsca pełnego cieni. Wybór pomiędzy znanym a nieznanym, między pewnikiem a wątpliwościami, powinien być oczywisty. Każdy rozsądny człowiek wróciłby do świata, który zna, zapomniałby o wszystkim, czego się dowiedział i dożył swych dni we wspaniałej niewiedzy. Prawdę mówiąc, jest już na to za późno. Wyboru dokonałem wiele lat temu, gdy rozpoczynałem tę podróż. Nie mogę teraz zawrócić. Stoję na rozdrożu, ale wybrać mogę tylko jedną drogę. Pozostawiam za sobą tę opowieść w nadziei, że kiedyś posłuży komuś innemu za mapę. Ktokolwiek czyta te słowa, powodzenia w podróży. Jeśli postanowisz podążyć moimi śladami, odszukaj mnie. Brian Westhouse. Jesteśmy gotowi, wędrowcze. Wkrótce rozpocznie się twoja podróż. Podążaj za mną. Okej. Jak widzicie, grafika jest naprawdę bardzo ładna jak na tamte czasy. I kamerę mamy za pleców bohatera, czyli trochę inaczej niż wszystkie przygodówki, które w tamtych czasach powstawały. Przeważnie były to przygodówki point and click. I rozpoczyna nam się tutaj bardzo tajemniczo. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze nic. Musimy podążać za tym mnichem. Jeżeli ktoś grał w pierwszą część, na pewno kojarzy tą postać. A jeżeli nie, no to trudno, poznacie ją dopiero teraz. Idziemy. Okej, to gdzie? Gdzie on jest? Okej, tu jest. Możemy tutaj patrzeć na różne obiekty. Spójrzmy, co to jest. To koło Mani z inskrypcją błogosławiącą Om Mani Padme. Okej. Super. Jesteśmy chyba w jakimś klasztorze. I oni przeprowadzają jakiś rytuał. I my chyba będziemy jego częścią. Okej, co mamy teraz zrobić? Pójdźmy tu. Okej, tam coś. Ceremonii. Aha. Długo czekaliśmy, czy okaże się wybrańcem. Jest chętny, otwarty, jest idealny. Mam nadzieję, że masz rację. To nasza
ostatnia nadzieja. Miej wiarę. Nastąpi odśnienie i... Ciszej, bracie. Ściany mają uszy. O czym rozmawiali? No, chyba o tobie rozmawiali. Ale w sumie dużo się nie dowiedzieliśmy, tylko że jesteśmy wybrańcem. I że jesteśmy idealni. Na cokolwiek okej. Jesteśmy gotowi do rytuału. Wędrowcze. Na razie jest bardzo tajemniczo i tak naprawdę na temat fabuły jeszcze nic powiedzieć nie możemy. Ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Super. Przeniósł nas ten rytuał w zupełnie inne miejsce, do tego bardzo dziwne. W pierwszej części zwane to było chyba chaosem, o ile dobrze pamiętam, ale nie jestem w 100% pewien, bo dosyć dawno grałem w pierwszą część. Na pochwałę zasługuje także dubbing polski, bardzo dobry, świetnie się tego słucha. Poznajemy kolejną postać. Podobno każda opowieść ma początek i zakończenie. W większości przypadków może to być prawda. Czasami jednak jedno i drugie sprowadza się do tego samego. Nazywam się Zoe Castillo. Z reguły nie jestem taka blada, ale z reguły nie jestem też w śpiączce. To mój ojciec, Gabriel. Na całym świecie ma tylko mnie. Matka zmarła 15 lat temu. Nie mam też rodzeństwa. Będzie bardzo samotny, gdy mnie zabraknie. Chciałabym móc z nim ostatni raz porozmawiać. Powiedzieć mu, że wszystko będzie dobrze. To byłoby jednak oczywiście kłamstwo. Mogłabym powiedzieć jedynie: żegnaj. Leżę w tamtym łóżku, ale mówię do was stąd. To się chyba nazywa przebywanie poza ciałem. Nie wiem, czy ktokolwiek mnie słyszy. Ostatnio jednak zetknęłam się z kilkoma głosami z zagrobu, co mi więc szkodzi spróbować. Dzieją się złe rzeczy. A wszyscy, którzy znają prawdę, już nie żyją lub zapadli się pod ziemię. Gdyby tylko udało mi się do kogoś dotrzeć, może dałoby się coś zrobić. Jeśli mnie słyszysz, słuchaj uważnie. To bardzo, bardzo ważne. To może być najważniejsza sprawa w historii. Musisz mi wybaczyć rozpoczęcie od wyświechtanego frazesu. Cała sprawa zaczęła się, gdy...
związku z czym pechowa krowa wybuchła. Ryan? To się nazywa pikantny kotlecik. Błądzić jest rzeczą ludzką, wybaczać krowią. Dobra, kończą mi się dowcipy o krowach. Dzięki, Ryan. Jako przyczynę karambolu, w którym wykoleił się miejski ekspres, podano zakłócenia. W wypadku zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych. Świadkowie twierdzą, że ciężarówka dostawcza straciła połączenie z siecią, a systemy sterowania ręcznego zawiodły, doprowadzając do zderzenia. Wypadek zbiega się w czasie z publikacją nowego raportu CTU, według którego istnieją niepodważalne dowody, że powodem zakłóceń są plamy słoneczne. Raport został już skrytykowany przez wiele... Zoe! Znajdź ją! Ocal ją! Znajdź ją! Ocal... Co to było? Jakaś reklama środka antywirusowego. Zoe, masz wiadomość. Komórka piszczy. Okej, poznaliśmy główną bohaterkę. Jedną z trzech, ale ta będzie właśnie tutaj wiodła prym, że tak powiem. Oczywiście znajdujemy się w przyszłości. Tutaj latające samochody, czy taka właśnie małpka, która potrafi mówić, która potrafi się sama poruszać. Tutaj jest to chlebem powszednim. I tak naprawdę na razie cofnęliśmy się w czasie. Zoe opowiada nam, leżąc właśnie w tamtym szpitalu, swoją historię i będziemy nią kierować. Dobra, komórka piszczy, czyli idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Podnieśmy ją. To automatyczne przypomnienie od... Cholera, trening, muszę się spieszyć. Do tego jakieś dziwne zakłócenia mieliśmy w telewizji. Jakaś dziewczynka mówiła do nas, że mamy kogoś odnaleźć, mamy kogoś ocalić, ale tak naprawdę Zoe na razie to zbagatelizowała. Dobra, pod M. Dobra, mamy trening. Zamiast przepraszam, po prostu się nie spóźni. Okej, tutaj mamy, że też muszą sobie o tym przypominać. Zoe, masz dziś trening. Jeśli się spóźnię, to Jama znów będzie gadać o braku zaangażowania. Po raz tysięczny. Tak więc dzisiaj trening i to już. Okej, czyli lecimy na trening. Czyli chyba powinniśmy się ubrać w sumie. Bo chyba nie wyjdziemy tak na zewnątrz. Wyłączmy może telewizor. Centrala, wyłącz. O, nawet głosowo. Okej, wyłączył się. Myślałem, że jakiś bóg. Pewnie w szafie jest nasze ubranie. Okej. Fajne widzianko swoją drogą. No dobra, to idziemy na trening, schodzimy na to. Dzień dobry, Zoe. Tata? Ty wciąż w domu? Dopijam kawę. Pociąg rusza o 1:00. Postanowiłem więc sobie trochę pospać. Pociąg? Jaki pociąg? Do Bombaju. Bombaju? Zoe, już zapomniałaś? Rozmawialiśmy o tym we wtorek. Jadę w interesach do Bombaju. Teraz pamiętasz? A, Bombaj, no tak. Tylko myślałam, że to w przyszły... Zaraz. Dziś mamy czwartek? To żałosne. Nawet nie wiem, jaki mamy dzień. Przynajmniej wstałaś przed południem. To już coś. Jakie masz plany na poranek? A raczej na jego nędzną resztkę? Idę na trening. Widzisz, istnieją jeszcze sprawy, które cię pasjonują. Dużego wyboru nie mam. Jeśli nie pójdę, to znowu będę przeglądała oferty pracy i zamartwiała się tymi, do których nie mam kwalifikacji. Skoro tak to cię martwi, to czemu nie wrócisz na uczelnię? Tato, nie zaczynaj. Przykro mi, Zoe, ale tutaj też najwyraźniej dobrze ci nie jest. Zmień może kierunek. W Kapsztadzie uczą przecież nie tylko biotechnologii. Albo pójdź na całość i zmień uniwersytet. Pomogę ci. W Bombaju mają świetną szkołę bioinżynierii. Mogę tam zajrzeć podczas wyjazdu.
Już o tym rozmawialiśmy. To niestety nie jest takie proste. Sądzisz, że brakuje mi celów życiowych, ambicji? Ja po prostu nie wiem, czego chcę. Nie możesz tego uszanować? Potrzebuję czasu. Dobra, nie będę nalegał. Cieszę się, że jesteś w domu, Zoe. Ale serce mi się kraje, gdy widzę cię w takim stanie. Uwierz, że mnie też nie jest z tym dobrze. Okej, może. Muszę powiedzieć tacie o wieczornej imprezie. Ciekawe, co tata robi w Bombaju. Do widzenia. Pogadaj na imprezie. Słuchaj, tato. Bardzo by ci przeszkadzało, gdybym zaprosiła wieczorem kilkoro przyjaciół? Pytasz, czy możesz urządzić imprezę? Impreza to za duże słowo. Raczej mała nasiaduwa. Ha, zakładam, że na tej nasiaduwie nie będzie żadnych chłopców ani alkoholu. Mogę ci obiecać, że na pewno nie będzie żadnych narkotyków. Zoe, potrafisz nieźle zmieniać optykę postrzegania pewnych kwestii. A zresztą, od kiedy to potrzebujesz mojej zgody? Umiem z tobą postępować, tato. Wiesz, dla córki to bardzo cenna umiejętność. Okej, Bombaj. O co chodzi z tym Bombajem? Podpisujemy tam kontrakt z nową firmą biotechnologiczną i muszę dokonać kolejnej oceny tamtejszej placówki. Brzmi... straszliwie nudno. Wydawało mi się, że chcesz wrócić do pracy w laboratorium. Chciałem. I dalej chcę. Ale po awansie nie bardzo mogę. Dobrze ci tak. To przez twoje wybujałe ambicje. Kiedy wracasz? Prawdę mówiąc, to jeszcze nie wiem. Może za kilka dni, a może za 2 tygodnie. Naprawdę? Aż 2 tygodnie? Będę miała wolną chatę przez... będę przez ten czas sama? Tak. I o tym też rozmawialiśmy we wtorek. O, przepraszam. Jakoś słabo myślę. Właśnie widzę. Kupisz mi coś w Bombaju? Coś egzotycznego? Może budzik? Bardzo śmieszne. Okej, praca. Jak tam praca? Nic ci nie jest? Nie pamiętam, kiedy ostatnio pytałaś o moją pracę. Żart albo powaga. Weźmy żart. Próbuję odgrywać rolę zafrasowanej córki. Mógłbyś to docenić. Tak. Przepraszam. Praca idzie dobrze. Po awansie mam wiele na głowie. Zauważyłam. Od Bożego Narodzenia nie zjedliśmy razem obiadu. Przepraszam za to, kochanie. Obiecuję, że ugotuję ci obiad, gdy wrócę z Bombaju. Spaghetti! Myślałem raczej o jakiejś sałatce. A, nie ma mowy. Sugerujesz, że muszę się zacząć odchudzać? W takim razie ustalone. Spaghetti. Okej, zrobię tu małe cięcie, poczekajcie. Okej, już jestem, kończyło mi się miejsce na dysku i dlatego były stop klatki. Już jestem, powinno być teraz dobrze. To jak z tą robotą? Dzieje się coś nowego? Poza wyjazdem do Bombaju, nie bardzo. Nudy. Pamiętaj, że studiowałam bioinżynierię i wiem dokładnie, jak nudne może to być zajęcie. To prawda. Zapominam wciąż, że moja piękna i utalentowana córka uznała, że pójście w moje ślady może być dobrym pomysłem. Już się nie musisz tym przejmować. Teraz jestem twoją piękną, utalentowaną córką, która nie skończyła studiów. Zrywając tym samym z tradycją, jak przystało na prawdziwą Castillo. Muszę się pospieszyć. Spóźnię się na trening. Udanej podróży. Więc nie wiesz, kiedy wracasz? Może to trochę potrwać w zależności od tego, jak będzie szła inspekcja. Poza tym mam w Bombaju do załatwienia też inną sprawę. Naprawdę? Jaką? Takie tam do pracy. Siedziby wielu firm biotechnologicznych znajdują się w Bombaju, a ja muszę się spotkać z przedstawicielami kilku z nich. Zadzwoń jakby co. Jeśli nie będę odbierać, to znaczy, że jestem na spotkaniu poza siecią, ale oddzwonię, jak tylko będę mógł. Cześć, tato. Żegnaj, kochanie. Bądź grzeczna. Jasne, jasne. Okej, w końcu wychodzimy. Cześć. I dość przydługi. Trzymaj się ciepło. Mam zamiar. W rozmowie. Okej, i ruszamy na trening. Tylko nie wiemy w sumie, gdzie iść. No ale idziemy na razie przed siebie, wyjdźmy może stąd.
dosyć sporowy to miasteczko. Okej. Dobra. Tutaj może sobie skończymy ten odcinek. To był dopiero taki wstęp. Prolog i dopiero rozpoczęliśmy rozdział pierwszy. Zaręczam, że potem będzie się zdecydowanie więcej działo i naprawdę powinno was to wciągnąć. Jeżeli ten projekt wam się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał oraz kliknijcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!